Dzień dobry lub dobry wieczór, zależy od tego, kto o jakiej godzinie mnie ogląda. Chciałbym was powitać bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4. No i jak pamiętamy, w poprzednim odcinku stworzyłem w końcu moją Rzeczpospolitą Miliona Narodów. I już niebawem do tej mojej Rzeczpospolitej dołączy również Transylwania, której poziom aneksji wynosi już 74%. Jest to naprawdę, naprawdę fajna sytuacja, ponieważ obecnie jestem chyba największym krajem w Europie, jeżeli pominiemy oczywiście tę imperialistyczną Moskwę, która już tutaj wyszła za Ural, więc jest naprawdę, naprawdę nieciekawie. Ale dobra, to co chcę teraz zrobić, to wzięcie nowej grupy idei, ponieważ już w poprzednim odcinku tę grupę idei mogłem wziąć, ale jeszcze nie miałem, powiem szczerze, pomysłu, jaką tę ideę wziąć powinienem. Teraz już wiem. Kolejną ideą, jaką będę rozwijał, będzie to Trade Ideas. Dlaczego? Wiem, że teraz wielu z was się będzie zastanawiać, dlaczego idę w Trade Ideas, skoro teraz mam idealny wręcz moment do tego, żeby wziąć Offensive Ideas i ścisnąć wszystkich dookoła. To jest prawda. Mógłbym wziąć teraz Offensive Ideas i one ścisnęłyby wszystkich moich wrogów, ponieważ mamy tutaj bardzo, bardzo dobre bonusy, które przydają się podczas właśnie walki, na pewno przydałyby się podczas walki z Moskwą czy Ottomanami, ale jeżeli nie będę miał gotówki na armię, to tak naprawdę nie zrobię nic. Jestem bardzo dużym krajem, a mam no, niewielki przychód. Jak na taki kraj mam bardzo mały przychód, bym powiedział, a mi zależy na tym, żeby mój kraj był przede wszystkim potęgą gospodarczą, a żeby to osiągnąć, musiałbym wziąć albo ekonomiczne idee, albo właśnie trade ideas, które dadzą mi dwóch, a nawet trzech dodatkowych kupców, dzięki czemu będę mógł ich rozlokować po wszystkich handlach, które tutaj widzimy, po handlu krakowskim, kijowskim, bałtyckim, później nowogrodzkim, raguzańskim itd., itd. No a jeżeli tego trade ideas nie wezmę, to taki duży kraj jak ja będzie miał naprawdę mały przychód, a przecież na to sobie pozwolić nie możemy. No spójrzcie się na to. Moskwa oraz Hanza wyciągają z mojego handlu kijowskiego aż 4 dukaty. Praktycznie wszystko mi tutaj rozkradają, pomimo że to ja mam największą siłę handlową w tym regionie. Jest to naprawdę smutna sytuacja, dlatego wolę wziąć sobie teraz Trade Ideas i to właśnie Trade Ideas teraz będę rozwijał. Będę starał się jak najszybciej rozwinąć całe właśnie Trade Ideas. Mamy też nową grupę idei polskich. Jest to idea wojsko komputowe. Nie mylić z komputerowym wojskiem, jest to wojsko komputowe, które sprawia, że koszt regimentów jest o 10% tańszy. Naprawdę przyjemna idea moim zdaniem. Ale dobra, już włącz może mapę polityczną i no standardowo przyjrzyjmy się temu, jak ta sytuacja na świecie wygląda, no bo jak pamiętacie, musiałem skrócić poprzedni odcinek, niestety on trwał w normalnej wersji 50 minut aż i nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby aż tak długi odcinek wrzucić na YouTube, no bo tego by nikt nie obejrzał, bo powiedzmy sobie szczerze, tego nikt by nie chciał oglądać, bo to jednak już jest przesada, 50 minut to jest coś, przy czym człowiek by zasnął po prostu, dlatego przyjrzyjmy się jeszcze raz tej sytuacji politycznej i zobaczmy, jak to wygląda. Burgundia rośnie w siłę, bardzo nas to cieszy, ponieważ im silniejsza Burgundia, tym słabsza Francja. Ponadto widzimy, że Kastylia dalej tutaj się rozwija w tym swoim, no dość powolnym bym powiedział stopniu, ale jednak jest to dość nietypowe jak na Kastylię, bo zazwyczaj Kastylia tworzy po prostu Hiszpanię poprzez Iberian Wedding, obecnie teraz tego zrobić nie może, no bo jak pamiętamy, zamiast unii personalnej z Aragonem, Kastylia wzięła sobie unię personalną z Naplesem. No, smutna sytuacja, ale nic na to nie poradzimy tak naprawdę. My wciąż anektujemy Transylwanię, no i naszymi kolejnymi ruchami będą ruchy następujące. Będziemy chcieli na pewno ścisnąć Moskwę raz na zawsze, na pewno będziemy chcieli podbić Szwecję i stworzyć tam niepodległą Finlandię, ponieważ tutaj, na terenach szwedzkich, można zrobić niepodległą Finlandię właśnie, co sprawi, że nie będziemy musieli zbyt dużo punktów administracyjnych tracić na korowanie tych ziem, ponieważ będziemy po prostu anektować wasala. Ja na chwilę odtrzymam grę, włączę na jedynkę, dostaliśmy od razu Trade Dispute, czyli po prostu dostaliśmy embargo od Ottomanów, to nam daje casus belli i właśnie o Ottomanach teraz chciałem powiedzieć, ponieważ na terenach Ottomanów można naprawdę wiele ciekawych rzeczy stworzyć. Można tutaj stworzyć Bułgarię, można tutaj stworzyć Bizancjum chociażby, o na tych terenach, no i przede wszystkim będzie można tutaj tworzyć różne sunnickie państwa, którym będzie można zwracać kory Ottomanów, więc jak najbardziej Ottomanów przynajmniej dotąd do ich obecnej granicy wypadałoby ścisnąć. A kto wie, może Polacy kiedyś dojdą do Jerozolimy również, to byłoby naprawdę miłe moim zdaniem, gdybyśmy my, Polacy, odzyskali ziemię świętą, która obecnie nazywa się Al-Quds, a którą my nazywamy Polacy Jerozolimą. Tutaj jest właśnie prowincja, w której Jerozolima powinna się znajdować.
Ale okej, okay. Skończył się trus pomiędzy Węgrami a nami, znaczy skończył się trus pomiędzy Węgrami a nami, więc mogliśmy to wykorzystać i korzystając z tego, że Węgry nie mają żadnego sojusznika, po prostu ostatecznie te Węgry ścisnąć. I w sumie ja to chyba zrobię. To jest ten moment, to jest moment, w którym ja powinienem wypowiedzieć wojnę Węgrom. Nie wiem dlaczego dalej mam trus niby z Węgrami. Przed chwilą dostałem komunikat, że ten trus mi się skończył, a mimo to mam tutaj powiadomienie, że jeżeli zaatakuję ich teraz, no to złamie trus między mną a Węgrami. Bardzo dziwna sytuacja, bardzo nietypowa sytuacja bym powiedział. Okej, już to się naprawiło. Wygląda na to, że wszystko zależało od tego, czy mamy kolejny miesiąc, czy jeszcze nie. Czy do wojny wołać Austrię? Moim zdaniem tak, ponieważ to zminimalizuje agresywną ekspansję, którą otrzymałbym właśnie z Austrią, a Austria no, ma ze mną bardzo dobre relacje, ale i tak wolałbym ich nie pogarszać, bo na razie Austria jest dla mnie bardzo, bym powiedział, strategicznym sojusznikiem. Jednak to, co będę musiał zrobić od razu na start, no to wylądować moimi armiami w prowincji Sopron. Dlaczego? Jeżeli nie wyląduję tam przed Austrią, to Austria będzie chciała te prowincje wziąć dla siebie. Ona na pewno chciałaby wziąć te prowincje, bo ona z nią graniczy. Co prawda nie ma Klejma, ale może się zdarzyć, że jakieś takie tutaj roszczenia śmieszne do tej prowincji będzie mieć, więc lepiej, żeby moja armia, ta 19-tysięczna, już podeszła tutaj z Warszawy, gdzie stała, do Pozosny i następnie uderzy od razu na Sopron. Przy okazji mamy evencik, który sprawia, że będziemy produkować więcej dóbr. Więcej dóbr będziemy produkować o 2,5%. Bardzo nas to cieszy. Naprawdę nas to bardzo cieszy, ponieważ mamy bardzo dużo pieniążków i będziemy mogli te pieniążki wydać na to, by jeszcze bardziej nasz przemysł udoskonalić. Na razie jednak skupmy się na tym, żeby te Węgry docisnąć do końca. Mamy również evencik, że tracimy niestety, właśnie o tym mówiłem, tracimy niestety nasze relacje z Austrią z tego względu, że graniczymy z nią po prostu. Jesteśmy dużym mocarstwem, no i Austria postrzega nas jako, no po prostu wroga i my musimy coś z tym zrobić, musimy wydać punkty dyplomatyczne, żeby tylko ją jakoś tam ubłagać. Tak czy siak, my teraz wypowiemy wojnę właśnie Węgrom o to, żeby zabrać prowincję Somogy. Mi się wydaje, że to jest bardzo sensowny plan. Wyłamy oczywiście Austrię, no i od razu wpakowujemy się armiami na prowincję Sopron, ponieważ nie możemy pozwolić sobie na to, by Austriacy weszli tam pierwsi i nam te prowincje po prostu zabrali. Mamy piękną, wspaniałą wręcz wojnę z Węgrami. Dowiedzieliśmy się również, że Chorwacja, którą uwolniliśmy, jest obecnie wasalem Austrii. Nie podoba nam się to w ogóle, powiedziałbym, ponieważ naszym planem było zwasalizowanie właśnie Chorwacji. Chciałem ją zwasalizować i oddać jej prowincje, które są w handlu raguzańskim, a teraz niestety zrobić tego nie będę mógł. Naprawdę pokrzyżowało to troszeczkę moje plany, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Skoro będziemy już kiedyś walczyć z Austrią, to przy okazji zabierzemy po prostu Chorwację. Tak, będziemy kiedyś walczyć z Austrią, nie przesłyszeliście się. Niestety, jeżeli chce się gdzieś rozwijać, no to będę musiał tę Austrię zabrać. A pamiętajmy, Austria ma jedną prowincję, na której bardzo mi zależy. Jest to prowincja o nazwie Tirol. W Tirolu jest złoto, a jak wiemy, całe złoto tego świata jest etnicznie polskie. Nie ma złota, które nie pochodziłoby z Polski. Wszystkie złoto tego świata pochodzi właśnie z Polski i my będziemy musieli o tym pamiętać. Muszę jeszcze przy okazji spojrzeć na to, jak wygląda sytuacja z moim force limitem. Mam obecnie force limitu 75 maksymalnego, 51 obecnie posiadam w armii. No, nie powiedziałbym, że jest jakoś tragicznie, jest nawet, bym powiedział, bardzo dobrze. Nasza armia ma bardzo dobre tutaj rozstawienie, bym powiedział, bardzo dobry podział. Mamy 6000 piechoty, mamy 6000 kawalerii i 5000 artylerii. Widać, że bot, którym grał, czy bot litewski, czyli bot, który grał Litwą, bardzo dobrze tutaj znał się na kompozycji armii. No i w ten sposób możemy teraz z łatwością ścisnąć te 4000 Węgrów, które stoją w prowincji Muntenia, a która jest naprawdę, naprawdę bogatą prowincją, bym powiedział. Ona ma 7 base taxu, no i jeżeli ją zabierzemy, a będziemy musieli ją zabrać, bo zwasalizujemy sobie całe Węgry, tak myślę, no to będzie nas to kosztować naprawdę bardzo dużo agresywnej ekspansji. To będzie moment, w którym już będziemy zagrożeni właśnie koalicjami ze strony Szwecji, Moskwy, czy też Ottomanów, czego byśmy naprawdę nie chcieli, tak naprawdę. Kolejny event. Jest to event, na którym możemy odpowiedzieć tylko jeden sposób, czyli zyskujemy income o 10% wyższy, ale tracimy spy defense, czyli po prostu nie będziemy mogli wykrywać, czy będziemy gorzej wykrywać to, kto robi coś na naszych ziemiach. Nie będziemy mogli wykryć, czy ktoś nas claimuje, czy ktoś nas nie claimuje i tak dalej, i tak dalej.
Jeżeli zaś chodzi o Szwecję, o której wspominałem przed chwilą, że ona może mogłaby wejść w koalicję, to widzę, że Szwecja ma problemy i to bardzo duże, ponieważ Szwecja jest atakowana teraz przez Danię, Burgundię, Awinion i Norwegię. Jest to o tyle ciekawe, że Awinion to jest takie bardzo malutkie gówno tutaj na terenach o właśnie Francji. W tym miejscu znajduje się drugi papież, raczej znajdował się chyba drugi papież historycznie, czyli była twierdza papieska, ponieważ mało kto wie, że mniej więcej właśnie w okresie, w którym zaczyna się Europa Universalis, to dwóch papieży ten świat posiadał. Jeden znajdował się w Rzymie, tam sobie rezydował, a drugi znajdował się tutaj w Awinionie, ponieważ Francuzi stwierdzili, że skoro tamten papież w Rzymie ich nie lubi, no to oni sobie wezmą własnego papieża i posadzili go w Awinionie. I tam była twierdza papieska i właśnie dlatego, jak włączymy teraz mapę fortów, już wam tę mapę fortów pokazuję, to zobaczymy, że Awinion jest na zielono, ponieważ tam są naprawdę wielkie, ogromne wręcz mury, których nie sposób sforsować. No bo to była, no jak już mówiłem, twierdza papieska. Swoją drogą widzimy, że u mnie na moim całym kraju, tylko i wyłącznie Malbork jest twierdzą taką bardziej zaawansowaną od pozostałych prowincji. Mamy również informację, że coś się zwiększyło, że chyba cena cloth, czyli ciuchów, ubrań się powiększyła. Czy to jest prawda? Zasprawdzimy. Chyba tak. Teraz 3,60 kosztują, a chyba kosztowały 3,0. Mogę się co prawda mylić, ale to nie o to teraz chodzi. Teraz chodzi o to, żeby wypisować z Węgrami, ponieważ Wenecja również Węgry zaatakowała, więc my musimy coś z tym zrobić. Musimy zwasalizować Węgry, po prostu. Musimy zwasalizować Węgry, ewentualnie rozkazać im uwolnić najpierw Walachię. Czy to byłoby mądre? Chyba nie, więc ja po prostu zwasalizuję Węgry. Będzie mi to kosztować 86 Worldscora oraz 39 agresywnej ekspansji. Czy to jest dużo? No, na pewno Wenecja oraz Czechy wejdą w koalicję przeciwko mnie. Austria przestanie mnie tak lubić, jak obecnie mnie lubi. Przestanie być do mnie nastawiona w sposób, w którym jest obecnie nastawiona, czyli w sposób bodajże ona była neutralna. Chyba tak, a nie, ona była w sposób taki, że odpowiedziałaby, gdybym został zaatakowany. Tak jak ja się tego nie boję obecnie, ponieważ jestem wielkim Commonwealthem, no i zabieram całe Węgry, tym samym przekierowuje mnie to do wojny z Wenecją. Dokładnie tak, ponieważ Wenecja wypowiedziała wojnę Węgrom, a skoro ja teraz te Węgry zwasalizowałem, no to przejmuję tę wojnę, jako że jestem teraz seniorem właśnie Węgrów. Czy ja wojnę z Wenecją wygram? Raczej tak, ale nie mam zbytnio czego zabrać od tej biednej Wenecji. Normalnie bym po prostu kazał jej oddawać kory Chorwacji, ale Chorwacja nie jest moim wasalem, więc nie za bardzo mam jak te kory zwracać tej Chorwacji. No, gdybym to zrobił, to bym tak naprawdę podpisał na siebie wyrok śmierci. Mimo wszystko widzę, że agresywnej ekspansji nie dostałem z Austrią, mnie to naprawdę cieszy, no i ponadto udało mi się nawrócić kolejną prowincję i ja powinienem wysłać mojego misjonarza, by nawracał jeszcze więcej tych prowincji, no bo chcemy, żeby cała ta ziemia była katolicka. Ktoś się mnie zapytał w komentarzach, dlaczego ja po prostu nie przejdę na protestantyzm, bo protestantyzm ma bardzo dobre bonusy. Mój drogi kolego, już ci odpowiadam, nie przejdę na protestantyzm, ponieważ ja mam praktycznie cały kraj katolicki. Gdybym miał 3/4 kraju protestanckiego, no to bym przejdę na protestantyzm, ale jeżeli mam prawie cały kraj katolicki, a drugą połowę kraju tak naprawdę mam w ortodoksach, czyli w prawosławnej wierze, no to nie mam co przechodzić na protestantyzm, bo po prostu by mnie zjadły bunty, a na to sobie pozwolić nie możemy. Widzę tutaj wielką bitwę, do której się dołączyłem, było to bardzo głupie posunięcie z mojej strony, bo w tym momencie tracę moją armię, oj głupio tracę moją armię, naprawdę głupio tracę moją armię, muszę coś z tym zrobić, muszę zebrać moją armię w jednym miejscu i dopiero później zaatakować armię weneckie. Przy okazji zrekrutowałem kolejnego dowódcę, jest to dowódca Jonas Albert Masalakis, kimkolwiek on jest, 0320, nie jest może super mega urodzonym dowódcą, ale na razie wystarczy przynajmniej do wojny właśnie z Wenecją. Łączymy moich ludzi i wysłamy kolejne 15 tysięcy na południe, by pomogło nam w bojach właśnie z tą imperialistyczną Wenecją, która stara się przekroczyć granicę przez Chorwację, ale ona chyba nie ma prawa przemarszu, więc nie jesteśmy zagrożeni z tego powodu, ale boli mnie to, że tych wojsk weneckich jest tam już prawie 30 tysięcy. To wszystko przez to, że Toskania dołączyła do tej wojny oraz rycerze, zakon szpitalników, który znajdował się na wyspie Rhodes. Dokładnie tutaj się znajduje zakon tych szpitalników oraz tutaj na Malcie. To również ten zakon był znany jako zakon maltański później. Kolejny event, jest to zadowolenie wśród artystów, możemy zapłacić im albo stracić jeden stabilności. Wolę teraz stracić jeden stabilności, stać mi na to, żeby tę stabilność stracić. Przy okazji mamy po raz kolejny event, który już znamy, czyli żeby oszukać papieża albo po prostu go nie oszukiwać. My oczywiście papieża oszukiwać nie będziemy, nie potrzebujemy aż tylu kardynałów, a skoro o kardynałach mowa, to wypadałoby papal influence wydać na możliwość tego, żebyśmy byli kolejnym właśnie papieżem, bo dzięki temu będziemy mniej agresywnej ekspansji dostawać.
Okej, widzimy ogromną armię Toskanii, trzeba coś z tym zrobić, trzeba ruszyć nasze armię, połączyć w Zagrzebie, no i ścisnąć armię Toskanii. Problem polega na tym, że oni mają dużo lepszą technologię militarną, podejrzewam. Aczkolwiek, mimo wszystko, dzięki temu, że pomógł nam nasz wasal Węgry, które zwasalizowaliśmy przed chwilą, uda nam się tę bitwę wygrać. Bitwa jest naprawdę wielka. Zaryzykuję stwierdzenie, że to jest to największa bitwa w historii mojej Polski, że to jest największa bitwa, w której Polacy obecnie, moi Polacy brali udział, więc dopingujmy, żeby oni tutaj wygrali. Niestety doszło do tragedii, morale spadły na łeb, na szyję, coś się wydarzyło bardzo złego, no i tym samym straciliśmy 7 Warscora i przegraliśmy bardzo ważną bitwę. Oj, to jest naprawdę smutne. Trzeba zacząć rekrutację. Trzeba zacząć rekrutację wojska i to taką totalną rekrutację wojska. Przy okazji, pamiętając o tym, żeby rozwijać technologię militarną na kolejny poziom, bo bez tego będzie ciężko. A jak stoi Wenecja z technologią militarną? Obecnie jest na poziomie 9, więc my mamy lepszą technologię. To tylko Toskania miała poziom 10 w tej bitwie i dlatego głównie przegraliśmy. Teraz nie musimy się tym przejmować, teraz możemy awansować nasze jednostki na kolejny poziom technologiczny, bym powiedział. Będziemy mieli już pierwszą husarię, czyli husarzy, przepraszam, to nie jest jeszcze husarze, to są husarze. To zwiększy nam siłę bojową naszej kawalerii. Mamy również nowy rodzaj dział, więc jak najbardziej nam się to odpowiada. Powinniśmy na pewno zrekrutować więcej armii, tak jak już wspomniałem, no i powinniśmy dobudować troszeczkę dział do naszej tutaj kompozycji tej armii, no bo tych dział mieliśmy naprawdę niewiele i podejrzewam, że to też był jeden z powodów, dla których tę bitwę przegraliśmy. No już pomijając fakt, że mamy naprawdę słabego dowódcę i powinniśmy go w najbliższym czasie wymienić na kogoś lepszego. Tak czy siak widzę, że mam 51 tysięcy wojska, 12 tysięcy już się rekrutuje, więc dobuduję jeszcze kilka tysięcy wojsk. Stać mi na to, no bo mam ogólny manpower aż 113 tysięcy, jeżeli chodzi o ogólny manpower, czyli o to, ile mam możliwe. Wszystko przez to, że jestem bardzo dużym krajem, no i wchłonąłem Litwę, która ma naprawdę bardzo fajne ziemie, jeżeli chodzi właśnie o ilość manpowera na tych ziemiach występujących. Ponownie straciliśmy jednego kardynała, nic z tym zrobić niestety nie możemy. Połączę na chwilę moje oddziały, no i będę czekał, aż się odnowią, ponieważ zazwyczaj robię połączenie regimentów, ale teraz wolę poczekać po prostu, aż te oddziały się odnowią, ponieważ jestem w trakcie wojny i nie mogę sobie pozwolić na połączenie tych regimentów za pomocą prostego przycisku, tego zielonego kwadraciku. No nie powiem, Wenecja jest naprawdę pokaźnym wyzwaniem, jest naprawdę sporym wyzwaniem, bym powiedział. Ciężko będzie mi tutaj cokolwiek zrobić, szczególnie, że teraz Austria zawołała mnie do wojny ze Szwajcarią, kolonią Dauphé. Okazuje się, że to Dauphé jest niepodległe, to mnie bardzo cieszy. No i tyle w sumie. No muszę to zaakceptować, nie chcę zerwać mojego sojuszu z Austrią, szczególnie, że mam już dużo agresywnej ekspansji z Wenecją oraz innymi krajami właśnie we Włoszech. To jest naprawdę smutne. Mamy kolejny event, możemy zyskać opinię wszystkich dookoła o plus 20, ale stracić opinię Pomorza o 40 lub zyskać opinię Pomorza o 20 i stracić wszystkich dookoła o 40. Oczywiście, że wolimy zyskać opinię naszych wasali i sąsiadów o 20 niż tam jakiegoś Pomorza, ponieważ to jest dużo lepsza sytuacja. Ponadto możemy również wziąć nową misję, o czym zapomniałem tak naprawdę, i na przykład możemy wziąć taką misję jak sklejmować prowincję Silistrę. Zawsze to będzie miłe, a może nam się przydać ten claim z tego względu, że już niebawem będziemy tych Węgrów po prostu atakować, przepraszam, nie Węgrów, tylko Otomanów atakować, więc jak najbardziej zaczynamy sobie tutaj covert actions, fabrykujemy claima na prowincję Silistrę. Być może już niedługo uda nam się odbić ziemię, na której zginął nasz legendarny król idiota, który zaszarżował na czele całej armii, w sam środek armii Otomanów. Claim się tam robi, nam się skończyło nawracanie prowincji, więc wysyłamy kolejnego misjonarza do kolejnej prowincji, niech on nawraca tych prowincji jak najwięcej. No i dostajemy również informację, że Jan Albert nie jest już wspierany przez szlachtę. Tak czy siak, muszę teraz zdecydować, co zrobić dalej. Czy wbić się teraz na ziemię weneckie, mimo że moja armia, jak widzimy, umiera, ona jest naprawdę umierającą armią, powinienem ją podzielić, ale szczerze powiem, że mi się po prostu nie chce tego robić. Tego nigdy u siebie w swojej rozgrywce nie róbcie, ponieważ jeżeli widzicie, że wasza armia posiada czaszkę, no to powinniście coś z tym zrobić. Przede wszystkim powinniście ją podzielić na dwie części. Mi się tego robić nie chce teraz, po prostu jestem leniwym człowiekiem, ale wy pamiętajcie, żeby zawsze to robić.
Ponadto widzimy, że Austria wchłonęła, po prostu wchłonęła Chorwację bardzo szybko, no i bardzo smutno, bym powiedział, no bo tym samym odcięła nas od ekspansji w kierunku, bym powiedział, południowo-zachodnim, to nazwijmy. Troszeczkę mnie to niepokoi, ale powinniśmy skupić się na tym, co jest teraz ważne, a ważne jest to, żeby wygrać tę zasraną wojnę z tą głupią Wenecją, która chciała zabrać ziemię naszego pięknego wasala Węgrów. Toskania raczej tę bitwę przegra, chyba że stanie się coś nieoczekiwanego. Nie, nie stało się, więc Toskania przegrała tę bitwę. Wysyłamy naszą armię do Zagrzebu, żeby ścisnąć ten 1000 armii weneckiej. No i teraz musimy gonić przede wszystkim armię właśnie tego Toskańczyka. Musimy ją wykończyć, nie możemy im pozwolić na przegrupowanie swoich sił. Dostaliśmy również informację, że integrowanie Transylwanii się zakończyło. Mamy Transylwanię w swoim kraju, co powiększyło nasze ziemie, bym powiedział. Commonwealth powiększył się o nowe ziemie. Mamy teraz bardzo, bardzo, bardzo duże połacie terenu. Teraz już naprawdę chyba jesteśmy największym krajem w Europie i myślę, że to jest dobry moment, by ten odcinek zakończyć. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podoba. Pamiętajcie o ocenieniu filmu, pamiętajcie o skomentowaniu filmu i do usłyszenia w kolejnym materiale.